jeszcze powrócić do tych początków jakby pisania tych scenariuszy, bo przed tym wydaje mi się, że była taka przygoda z pracą w fabryce, w firmie, która zajmowała się mięsem. Tak. Jak to jest w ogóle, że pani tam trafiła? Wiem, że pewnie to były takie czasy, kiedy brało się pracę taka, jaka była. Dobrze myślę? Trochę tak. Ja przede wszystkim skończyłam studia zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, po którym był tak zwany nakaz pracy, co dla dzisiejszej młodzieży jest taką w ogóle bajkową sytuacją. To znaczy uznano, że są pewne kierunki studiów takie strategiczne dla gospodarki i nie może tak być, że człowiek sobie kończy te studia i potem na przykład nie pracuje w zawodzie, bo po to został wykształcony, potem ludowa ojczyzna dała te wykształcenie, żeby on pracował w tej branży. I w związku z tym ja musiałam iść do jakiejś pracy. A okazało się jeszcze dodatkowo, że byłam w ciąży, więc wtedy też nie było możliwości, żeby człowiek sobie sam zapłacił ubezpieczenie zdrowotne. Trzeba było mieć gdzieś etat albo być żoną kogoś, kto miał etat. Ale pani to męczyła? Wie pan co, no męczyłam się oczywiście i od tego czasu stwierdziłam, że nigdy w życiu nie będę pracować jako urzędniczka i myślę, że to mi dało taki impuls, żeby szukać innych rzeczy. Pracowałam tam niezbyt długo, bo tylko rok, bo po urlopie wychowawczym, bo urodziłam córkę i byłam 3 lata na urlopie wychowawczym i po urlopie wychowawczym już nie wróciłam. Potem już zaczęłam pracować w teatrze, czyli w czymś, co jest dużo bliższe moim obecnym i zainteresowaniom i mojej pracy i było to dużo mniej dolegliwe niż ta praca w przedsiębiorstwie transportu i spedycji przemysłu mięsnego.